się w takim gronie, które uwielbia Boga, raduje się z Jego obecności, a także z osób, które obok robią to samo, bo na tym polega wspólnota, by wychwalać Boga w chwilach trudu, nieść własne ciężary i ciężary innych. Jak wiemy, święty Paweł pisał wiele listów do wspólnot chrześcijan rozrzuconych w tej czy innej krainie lub miejscu ziemi. I w jednym z tych listów przyrównuje każdego z nas i wspólnotę, którą tworzymy, do listu, który czytają inni ludzie. I skoro ktoś nas czyta, to taki list zaczyna oddziaływać na czytelnika. Stąd jasny wniosek, iż warto ten list pisać z głową, mądrze, czytelnie, jasno, ale przede wszystkim z wiarą, tak aby wszyscy inni, którzy chcą wstąpić do naszej wspólnoty, albo chcą się w niej rozwijać, albo chcą poznać i pogłębić samego Boga, mieli odpowiednią treść, lub lepiej powiedzieć życie, które Bogiem żyje. Stąd pierwszą moją myślą i przypomnieniem jest to, by zachęcić nas do tego, aby osobiście, ale i we wspólnocie pomyśleć o sobie i przypomnieć sobie, że jestem takim listem i że on będzie pisany do końca mojego ziemskiego życia, do śmierci i że on już oddziaływuje na wszystkich czytelników, a po śmierci będzie tym, co przedstawimy Bogu i powiemy: oto ja, taki jestem, tyle przeżyłem, z tym się borykałem, to mogę Ci ofiarować. Jesteśmy listem, który ciągle piszemy. Jeżeli Twój mąż lub żona, kolega lub koleżanka, dziecko lub współbrat przeczytał Cię wczoraj, to dzisiaj od nowa Cię czyta, bo strona została przerzucona. I ta strona jest ciągle zapisywana, więc to przyznawanie się to tak, jakbyśmy przewracali strony w takim zeszycie życia i na każdej stronie musieli zaczynać od tego, by powiedzieć: jestem Chrystusza, wyznaję Jego istnienie, miłość i obecność, niezbędność w moim życiu.